Właśnie wyszedłem z banku, Bank of Beijing, czyli pekińskiego tutaj typowo banku. No i ciekawa historia z wymianą pieniędzy mnie spotkała. Może zacznę od początku. Jak wylądowałem na lotnisku, to był oczywiście tam kantor. No i kurs mniej więcej taki, jeśli dobrze pamiętam, 780 juanów za 100 euro. Stwierdziłem, że na lotnisku zapewne jest drożej, czyli ten kurs jest mniej dobry dla mnie. Plus był commission, czyli potrącenie za przewalutowanie w wysokości 60 juanów niezależnie od kwoty. Jako że miałem 35 euro na wymianę i było to jakieś niecałe chyba 300 juanów, tak liczyłem, tak by wychodziło, to stwierdziłem, że nie opłaca mi się to, bo będzie jeszcze te 60 juanów mi odejdzie i wyjdę na tym z gorzej, niż gdybym wymienił w mieście. Tak myślałem. Później się dowiedziałem, że w mieście nie ma kantorów żadnych, tylko w banku można wymienić. Jako że pierwszego dnia nie zdążyłem, to dziś jest sobota, 1 września, no i właśnie wyszedłem z banku. I ciekawe doświadczenie mnie spotkało. Wchodzę do banku, a tam niczym w urzędzie, niezłe tłumy i trzeba było wziąć tą taką plakietkę z numerkiem. Jak wziąłem tą plakietkę, to byłem tam 60 któryś w kolejce. Oczywiście nie wiedziałem w ogóle, jak wziąć tą plakietkę, więc zagadałem tam do jakiegoś pana z obsługi. No, oni mnie przekierowali jeszcze do innego, który gadał po angielsku. W sumie to on rozumiał, co ja do niego mówię, natomiast on nie umiał mówić. I pokazywał mi transkrypcję z telefonu, z chińskiego na angielski. Powiedział mi, że mam 60 osób w kolejce. Ja mówię, okej, nie ma sprawy, nie? No poczekam, co mam zrobić. I sobie stoję i po 2 minutach do mnie przychodzi, mówi, follow me, nie? No mówię, okej, dobra, co się dzieje? Więc zostałem zaprowadzony na piętro do takiego VIP roomu. Cała procedura trwała około 10-15 minut. No pani bardzo uważnie patrzyła na znaki polskie, ale nie, że jakieś oszustwo czy coś, tylko chciała być tak dokładna. Po prostu 4 razy tą kartkę lustrowała, tak przeleciała wzrokiem, jeszcze raz. 3 razy musiałem się w ogóle podpisać, bo zawsze coś nie pasowało. Najpierw się podpisałem Adam Soszyński, później Adam Mirosław Soszyński, ale jej nie pasowało, że takim jest podpisem, po prostu drukowanymi mam się podpisać. No okej, podpisałem się. I teraz ciekawostka. Dobrze myślałem, że nie warto wymieniać na lotnisku, bo co prawda kurs w banku był trochę mniejszy. No właśnie pytanie jest, czy ja dobrze pamiętam ten kurs z lotniska, bo on mi się wydaje tam był 780 za 100 euro, tutaj był 764. Natomiast tutaj nie było żadnego commission. Chyba że commission już jest wliczony w to i dlatego kurs jest niżej. Dostałem za 35 euro 267 juanów, co wyszło mi lepiej niż gdybym wymienił na lotnisku. Także jestem zadowolony. Przygoda niezła. Znaczy, może nie jakaś wielka, ale no faktycznie zostałem potraktowany jak VIP, mimo że przyszedłem tak jak inni Chińczycy wymienić pieniądze i samo chyba to, że mam białą twarz, biały człowiek, no to faktycznie zostałem potraktowany jak VIP.